Znaczenie apokaliptycznych symboli. Bo jak otworzymy Księgę Objawienia, pierwszy rozdział i zaczniemy czytać, to tam jest opisana między innymi taka wizja. Jan napisał tak: obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem, co takiego? 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego, jakby szum wielu wód, w prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I co mamy tutaj? Symbol za symbolem, prawda? No jak ktoś otworzy sobie tą Księgę Objawienia, a nie zna Pisma Świętego, no jak przeczyta coś takiego, no to powie, no ciężkie, prawda? Jak to zrozumieć? No i pytanie, jak to zrozumieć? Gdzie trzeba znaleźć wyjaśnienie? Kawałek dalej, dobrze mówi. Widać, że czytał. Ale generalnie w Biblii, prawda? Nie w jakiejś książce na przykład Antoniego Gotka czy kogoś tam innego. To są też wartościowe pozycje, ale przede wszystkim wyjaśnienie musimy szukać w Piśmie Świętym. Pamiętam, jak kiedyś słuchałem jakiegoś wykładu chyba w Podkowie na temat Williama Millera. No to bardzo mi się spodobało to, co ten człowiek postanowił w swoim życiu. On zaczął czytać Biblię od pierwszej strony i czytał, jak czegoś nie rozumiał, to miał tylko jedną pomoc, konkordancję, i szukał według konkordancji podobnych słów, podobnych tekstów, gdzie zawarte były podobne wyrazy, i szukał wyjaśnienia. Jak znalazł, to dopiero szedł dalej. I tak studiował Słowo Boże i poznawał je, prosząc Boga o prowadzenie, o mądrość, o zrozumienie tego słowa. Biblia Święta, Pismo Święte, czyli Biblia, zawiera klucz do wyjaśnienia każdego symbolu, każdej tajemnicy, która w tym Piśmie Świętym jest zawarta. Tutaj mamy kilka takich kluczy, najważniejszych, tych podstawowych 7 przedstawionych, co oznaczają wiatry, wody, zwierzęta, głowy, rogi, skrzydła, dzień. Za chwilkę sobie postaramy się dokładniej to wszystko przedstawić i wyjaśnić. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Bóg w symbolach to wszystko przedstawia. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział przypowieść o siewcy, o czworakiej roli, a potem uczniowie zapytali go, dlaczego naucza lud w przypowieściach? Co odpowiedział, pamiętacie? Zacytował wtedy z księgi proroka Izajasza. Mówi im się, żeby słuchając słyszeli, ale nie usłyszeli, a patrząc widzieli, ale nie zobaczyli, żeby przypadkiem się nie nawrócili, prawda? Bóg podał to w symbolach i to jest tak jak w innej przypowieści Pana Jezusa. Jak Pan Jezus mówił tą przypowieść o skarbie, który ktoś znalazł w roli, albo o tej perle, prawda? Że to nie leży tak po prostu, żeby przyjść i wziąć, ale trzeba co? Szukać, trzeba pewien trud w to wszystko włożyć. Bo prawda jest taka, jeżeli mamy coś od tak na tacy podane, doceniamy to? Rzadko kiedy. Ale jak się musimy natrudzić, żeby coś zdobyć, to wtedy znamy prawdziwą wartość tej rzeczy. Kiedy Daniel otrzymał od Pana Boga
objaśnienie tego snu, który śnił się Nebukadnezarowi, mógł później Nebukadnezarowi wyjaśnić znaczenie. I tutaj mamy w tym rozdziale Księgi Daniela, w drugim rozdziale Księgi Daniela wyjaśnione pewne symbole, które są istotne dla zrozumienia Bożych proroctw. Daniel powiedział królowi, że w tym jego śnie głowa posągu była ze szczerego złota i potem opisał cały ten posąg i wyjaśnił. Królu, ty jesteś tą głową ze złota. Głowa ze złota symbolizuje ciebie jako kogo? Władcę potężnego imperium. To imperium to ty. Głowa ze złota symbolizuje Babilon. I mamy w Słowie Bożym potem krok po kroku wszystko wyjaśnione. Bardzo ważne jest to, żebyśmy czytając coś, nie zatrzymywali się, gdy czegoś nie rozumiemy, ale szukali wyjaśnienia. Daniel powiedział tam na początku, jak zadałem pytanie, skąd możemy wiedzieć, jakie jest znaczenie tych symboli. No czytać dalej. Na koniec wrócimy do tego pierwszego rozdziału Księgi Objawienia i zobaczymy, co tam później zostało Janowi przedstawione. A tutaj widzimy, że Daniel, otrzymując ten sen, opowiadając go królowi, potem go wyjaśnia i tak prawie w całej Księdze Daniela te symbole są wyjaśnione. Po tobie powstanie inne królestwo słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Takie jest znaczenie głowy, piersi, bioder, a czwarte królestwo jak nogi z żelaza. Żelazo wszystko kruszy i łamie, jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. I wiecie, to jest fascynujące dla mnie, że tutaj żaden z tych elementów posągu nie jest przypadkowy. To, że Babilon, że Nebukadnezar został symbolizowany złotem, nie jest żadnym przypadkiem, bo Babilon był imperium, które pławiło się w złocie. A potem mamy Medo-Persję, która jest przedstawiona jako srebro. I wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najbardziej docenianym i pożądanym przez Persów metalem było srebro. Wszystkie podatki były zbierane w srebrze. Mam taką mapę Imperium Perskiego, gdzie jest przedstawiony podział na różne satrapie i tam jest podane, ile rocznie ton srebra, czy talentów srebra, już nie pamiętam teraz, każda z prowincji miała obowiązek oddać królowi. Była jedna prowincja w Imperium Medoperskim, Indie, czyli ta część Pakistan dzisiejszy, która nie oddawała podatków w srebrze, tylko oddawała podatki w złocie, ale i tak w celach rachunkowych przeliczano wartość tego złota, które było z Indii przywożone i było to podawane w srebrze. Natomiast następne królestwo, które jest miedź czy brąz, Grecja, prawda? Czytaliście Iliadę? Tam jest co chwilę spiżowo zbrojni Achaje. Jak czytałem to kiedyś tam, dawno temu, to było dla mnie coś niesamowitego, jak to wszystko ze sobą pasuje. Wojska greckie były ubrane w zbroje, nosili tarcze, miecze, wszystko ze stopów miedzi, brąz, czy jak się nazywa, mosiądz, ten drugi, prawda? Brąz albo mosiądz. Jak Pan Bóg to wszystko pięknie przedstawia, a Rzym zakute w żelazo legiony, prawda? Które skruszyły i zmiażdżyły cały ten świat, który wówczas był dostępny, cały basen Morza Śródziemnego.
A potem to przedstawienie glina i żelazo, które nie mogą się ze sobą połączyć. Widzimy to? Unia Europejska tak długo trwa, prawda? Ale mieliśmy co takiego parę lat temu? Brexit. No i pytanie, kiedy to wszystko w końcu gruchnie? No bo taki jest koniec tego. Ale taki prawdziwy koniec, to czytamy tutaj. Za dni tych królów, co się stanie? Bóg ustanowi królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie te królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Dzisiaj w lekcji akurat mieliśmy fragment psalmu 40. To jest psalm, który wywarł na mnie duże wrażenie, jak go pierwszy raz czytałem, jak go zrozumiałem tak naprawdę, co tam jest napisane. Pamiętacie te słowa? Wyciągnął mnie, czy wyrwał mnie z dołu głębokiego, z błota grząskiego i na czym postawił moje nogi? Rozumiecie tą różnicę? Grząskie błoto, a tutaj takie oparcie, skała. A tą skałą jest Chrystus. To jest ta skała, która rozbije w pył to wszystko, a sama będzie na wieki. To jest nasze królestwo. W Księdze Daniela są jeszcze inne ciekawe symbole. W 4 rozdziale opisany jest sen króla Nebukadnezara o czym? Co mu się śniło tym razem? Drzewo. A drzewo symbolizowało w tym śnie co takiego? Króla, prawda? Nebukadnezara. Człowieka. To jest ciekawe, jak w Piśmie Świętym właśnie drzewo jest wykorzystane jako symbol człowieka i to w różnych aspektach. W Księdze Izajasza mamy przepiękny tekst. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. To jest exposé Chrystusa, które wygłosił w Nazarecie w synagodze. Pamiętacie? Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich jak zwać? Drzewami, czy dębami, czy w innym przekładzie terebintami, czego? Sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. To drzewo jako symbol człowieka robi niesamowite wrażenie. Jak byłem w Torre Pellice, w stolicy Waldensów i tam oglądałem w budynku ich synodu tą salę taką plenarną, którą mają, tam jest to drzewo namalowane. Może kiedyś wam już to pokazywałem, może pamiętacie. I to drzewo jako symbol tego ludu. Na czym ono rośnie? Tutaj jest kiepskie to zdjęcie. Nie na ziemi, tylko korzenie głęboko w skale. Wiemy, co skała symbolizuje, prawda? Głęboko w tej skale, a jak podszedłem tam blisko i popatrzyłem na to drzewo, ono było przeszpetne. Poobcinane gałęzie, kora, same ślady od siekiery. Symbol tego, jak wrogowie ludu Bożego chcieli ten lud wykorzenić. Ale to drzewo ostało się. I chociaż jest brzydkie, pokaleczone, to jest głęboko w tej skale zakorzenione i trwa. Pierwszym takim tekstem, jaki w dzieciństwie uczyłem się na pamięć, to był psalm 1. I tam też jest o drzewie. Ten psalm mówi, szczęśliwy mąż, który co? Po pierwsze, nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców.
Ale co? Ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą, bo będzie on jako drzewo zasadzone nad strumieniem wód. A co to znaczy być zasadzonym nad strumieniem wód? My tego nie rozumiemy w Polsce do końca. Jak to zrozumiałem, jak byłem w Izraelu i jak zobaczyłem, jak ważna jest woda. Jordan już nie płynie. Gdzieniegdzie w starorzeczu Jordanu jest woda, to taka sadzawka, sumy tam pływają, a Jordan jako rzeka ujęty jest w rury, żeby nie stracić ani kropli. Przewodniczka nam powiedziała, jak wysiedliśmy, no tam padło nam na nos parę kropel. I ona nam mówi, ostatnia ulewa tej pory deszczowej. W Galilei wspaniałe ziemie. Można by 3 razy do roku zbierać plony, gdyby tylko była woda, żeby to wszystko podlewać, nawodnić. A jak jechaliśmy autokarem, to pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiło, jak zatrzymaliśmy się na światłach. Ja przez okno wyjrzałem i zobaczyłem tak zwany pas zieleni, gdzie rosła kępka byle jakiej trawy, a do niej była podciągnięta rurka, z której się sączyła woda, żeby to nie uschło, żeby to po prostu jakoś tam żyło. U nas, chociaż mówi się o suszy w Polsce i tak dalej, to my jednak mamy obfitość wody. W tamtych krajach oni rozumieją, co to znaczy być zasadzonym nad strumieniem wód. Bo wtedy wydaje się swój owoc we właściwym czasie, liść nie więdnie, a Pan Bóg sprawia, że wszystko, co będziesz czynił, się powiedzie. W księdze Jeremiasza jest podobny tekst. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Jakiego owocu? Jaki owoc my wydajemy? Nasze uczynki, prawda? W liście do Galacjan w 5 rozdziale Paweł pisze o owocu ducha, który powinien być owocem naszego życia. Bo drzewo jest też w Biblii przedstawione jako symbol czegoś odwrotnego. W księdze Izajasza na samym początku, kiedy Bóg mówi przez tego proroka do Izraelitów, mówi tak. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą, bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, których macie upodobanie i rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie, bo staniecie się jak dom, którego liść zwiędnie lub jak ogród bez wody. Błogosławiony człowiek, który trwa w Panu, bo on nad strumienie zapuszcza swoje korzenie. Ale jeżeli ktoś od Boga odstępuje, to co? Odcina się od źródła życia. Tak jak Jezus powiedział, że jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Jeżeli trwamy w krzewie winnym, to co jest? Przynosimy owoc, a jeżeli nie trwamy, to usychamy i wtedy naszym przeznaczeniem jest ogień. Wracając do snu Nebukadnezara, Daniel wyjaśniał królowi, że drzewo, które widziałeś, ono było piękne, rosłe, mocne, rozpuszczało gałęzie. Ja kiedyś sobie z pola, gdzie mi wyrosły sosenki, takie małe, przywiozłem je do domu i na podwórku zasadziłem. One trochę chorowały, bo za mokro tam u mnie jest na takie drzewa, ale 2 wyrosły. Jednemu ściąłem wierzchołek, żeby za wysoko nie rósł, ale rozgałęziło się to drzewo bardzo. Jak jest upał, to kury mają cień. To jest coś takiego jak tutaj, prawda? Gałąź była piękna, owoc obfity, pokarm dla wszystkich pod nim, pod którym mieszkał zwierz polny, a na jego gałęziach przebywało ptactwo niebieskie. Ty jesteś nim, o królu. Urosłeś wielki i potężny, a wielkość Twoja urosła i dosięgła aż do nieba, a władza Twoja aż do krańców ziemi.
Pan Bóg przez symbole chce nam przedstawić pewne rzeczy, które wtedy łatwiej nam zapamiętać i łatwiej nam zrozumieć. Tak jak ta przypowiedź o siewcy, o której wspomnieliśmy, prawda? Wyszedł siewca, żeby siać i siał, gdzie popadnie. No i wtedy taka myśl, jak ja wychodzę siać, to sieję tylko tam, gdzie jest szansa, że to urośnie. A tamten siewca, no marnotrawca, na drogę, na skałę, między ciernie. No przecież tak się nie powinno robić. Ale to daje do myślenia. Pan Bóg nam pokazuje, ty jesteś od czego? Od siania, a nie od decydowania, czy to serce to jest droga, czy dobra gleba. My mamy siać, ziarna nie braknie, a Pan Bóg troszczy się o resztę. W 7 rozdziale Księgi Daniela mamy kolejne wspaniałe symbole, prawda? Mnie to zawsze urzekało, jak czytałem o tych bestiach, o tych zwierzętach. To było bardzo interesujące. Miałem w nocy widzenie, oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. I o tych zwierzętach potem by można było mówić i bardzo dobrze wiemy Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, mały róg, prawda? Symbolizujący papiestwo. Ale to, co teraz przeczytaliśmy. 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Zaczniemy od 4 wiatrów. Co to może symbolizować? Nie słyszę. Musisz, Władek, głośniej mówić. Ludy, narody to jest symbolizowane przez co? Przez wody. A te 4 wiatry? Mamy taki teksty, takie 2 teksty mamy w Księdze Jeremiasza. Tak mówi Pan Zastępów. Oto ja złamię łuk Elamitów, największą ich siłę i sprowadzę przeciw Elamitom 4 wiatry z 4 stron świata i rozproszę ich na wszystkie wiatry. I przestraszę Elamitów przed obliczem ich nieprzyjaciół i przed obliczem tych, którzy czyhają na ich duszę. Sprowadzę na nich zło, żar mojego gniewu, mówi Pan, i poślę za nimi miecz, dopóki ich nie wyniszczę. A tutaj się muszę ukłonić do Zuzi, bo ona mi coś mówiła o jakichś obwódkach, żeby to było lepiej widać, bo czasami na takich obrazkach ciężko znaleźć odpowiedni kolor. Ale mamy tutaj przedstawione 4 wiatry, które są czym? Które są mieczem, które są wojną, które są rozruchami, które symbolizują po prostu jakieś niepokoje wśród narodów. 4 wiatry wzburzyły wielkie morze, a morze jest symbolem ludów, tłumów, języków i narodów. Czyli jakbyśmy to mieli po polsku przedstawić, to w wyniku wojen, rozruchów, narody wzburzyły się i z tych narodów pojawiły się po kolei 4 zwierzęta. A zwierzęta symbolizują królów, którzy powstaną na ziemi. Inaczej imperia, które powstaną na ziemi. I jako pierwsze powstało Babilon, potem Medopersja, Grecja, Rzym. I potem na tym smoku, który symbolizuje Imperium Rzymskie, wyrosło 10 rogów. 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny i obali 3 królów. Mamy tutaj tak dokładne wyjaśnienie tych symboli, że dokładniej nie potrzeba. Tylko musimy zawsze sięgnąć głęboko w Pismo Święte, żeby to wyjaśnienie znaleźć. Jeżeli chodzi o zasadę dzień za rok, to mamy tutaj przedstawione te 2 teksty, które są kluczowe do zrozumienia, dlaczego
my, adwentyści, uważamy, że jeden dzień w proroctwie odpowiada dla jednego roku. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, czyli historia po powrocie 12 zwiadowców, którzy szpiegowali ziemię kananejską, a szpiegowali ją przez 40 dni i Bóg powiedział, że daje wam jeden dzień za rok, prawda? Czy jeden rok za jeden dzień tego szpiegowania. A tutaj drugi tekst z księgi Ezechiela, to też Pan Bóg chciał, żeby Ezechiel pewne fakty, pewne prawdy, to co miało się stać, przedstawił Żydom, którzy znajdowali się na wygnaniu w Babilonie i też tam przedstawia to, że jeden dzień za jeden rok. I teraz bardzo ważna taka rzecz dla nas, żebyśmy rozumieli pewne tutaj wyjaśnienia tych symboli biblijnych. Dlaczego uważamy, że jeden rok to jest 360 dni, a nie 365? Jak myślicie, wiecie? Jak Pan Bóg stworzył ziemię, to rok trwał 360 dni. Zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie? Wiecie, kiedy ziemia przyspieszyła swój obrót, że się teraz obraca 365 z hakiem w ciągu roku? Proszę? Nie, nie, to nie to. Potop. Dlatego, że w Biblii jest opisany ocean podziemny. Zauważyliście to, czy nie? Kiedy jest opis potopu, to jest tam napisane, że otworzyły się upusty nieba i co jeszcze? Źródła wielkiej otchłani. W starożytnych tekstach, nie tylko w Piśmie Świętym, ale w sumeryjskich tekstach też jest mowa o tym, że kiedyś istniał ocean podziemny. I uważa się, że skorupa ziemska pękła mniej więcej tak, jak jest Atlantyk z północy na południe i tam najwięcej właśnie tego oceanu podziemnego wytrysnęło. Wcześniej ziemia była mniej zalana wodą, więcej tej wody było pod pokrywą, pod skorupą ziemską, a teraz oceany zajmują zdecydowaną większość naszego globu. I tutaj jest bardzo ciekawa taka rzecz. Możemy sobie przypomnieć, jak łyżwiarze figurowi kręcą piruety. Co łyżwiarz robi, żeby szybciej się kręcić? Jak ma ręce rozłożone i się kręci, i jak je ściągnie do siebie, to się wtedy kręci jak? Szybciej czy wolniej? Jak ciężar jest bliżej osi obrotu, to się kręci szybciej. Ziemia jest cięższa od wody i kiedy ta ziemia, która kiedyś była na zewnątrz, znalazła się pod wodą, znalazła się bliżej osi obrotu ziemi, ziemia zaczęła się kręcić szybciej. I tak jak wcześniej się kręciła wokół własnej osi w ciągu roku 360 razy, to teraz ma 365 z hakiem. Żydzi zawsze mieli miesiąc 30-dniowy i 12 miesięcy, ale potem po potopie, jak się zaczęło im to kłócić z tym wszystkim, co na niebie, to od czasu do czasu dodawali sobie 13 miesiąc, żeby to wszystko wyrównać. Także mamy tutaj też przedstawione te okresy rządów małego rogu, czas, czasy i pół czasu, liczone jako 3,5 roku po 360, czyli 1260 dni. Ale z matematyki tyle. To jest tylko tak jako ciekawostka, żebyście ewentualnie poszperali dalej. Kiedyś słuchałem jakiegoś wykładu, gdzie wykładowca powiedział, że rok słoneczny jest o tyle dłuższy od 360 dni, o ile rok księżycowy jest krótszy. Ja jeszcze nie znalazłem potwierdzenia tego, ale będę tego szukał, dlatego że jak Ziemia przyspieszyła, to księżyc za nią teraz tak nie nadąża, jak kiedyś biegł. Ale to tak jako taka ciekawostka. Idziemy dalej do symboli. Mamy bardzo fajne symbole w liście do Efezjan. Pamiętacie jakie? Co tam jest przedstawione na końcu listu? Nasz ubiór, prawda?
czyli zbroja chrześcijańska. I tutaj jest bardzo ciekawe to, w jaki sposób Paweł wykorzystuje elementy uzbrojenia żołnierza rzymskiego, legionisty, i przenosi to na sferę duchową. Dlaczego przyłbica, hełm, mówi o zbawieniu? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak? Centrum myślenia, dokładnie, i też ten hełm, ta przyłbica, może tutaj ten hełm rzymskiego legionisty tak tego nie pokazuje, ale pamiętam, jak oglądałem Krzyżaków, jak Zbyszko z Bogdańca walczył z tym krzyżakiem. I jak były takie ujęcia, co on widział przez tą wizurę w przyłbicy. Szeroko, miał szerokie pole widzenia, co? No, po prostu jak koń z kantarami. I mnie to przywodzi na myśl coś takiego. Jeżeli ja wiem, że Bóg dał mi zbawienie, to ta przyłbica, to zbawienie chroni moją głowę i kieruje moje myśli tylko i wyłącznie w kierunku mojego Boga. Wiem, że nie ma sensu się rozpraszać i patrzeć na boki. Bo to, co jest przede mną, jest warte wszystkiego. I to jest najważniejszą rzeczą dla mnie, żebym ja tego nie stracił. Pancerz to... Co takiego? Nie słyszę. Sprawiedliwość. Pancerz sprawiedliwości, a w innych miejscach Biblii jako ta sprawiedliwość jest przedstawiona szata, prawda? Którą Chrystus nam daje, odziewa nas szatą swojej sprawiedliwości, żeby zamienić nasz charakter, nasze grzechy na usprawiedliwienie, które On nam daje. Tarcza wiary. To jest pięknie przez Pawła w tym liście opisane, że tarcza służy do zgaszenia czego? Ognistych pocisków złego. Jeżeli ktoś atakuje nas, jeżeli nie mamy wiary, nie ostaniemy się. Ale jeżeli wierzymy Bogu, tak jak to było w Edenie, gdyby Ewa miała to zaufanie do Boga, że Bóg chce dla niej dobrze, że chce, żeby było jak najlepiej dla nich, to wtedy ta wątpliwość w sercu, kiedy szatan powiedział, że no, na pewno nie umrzecie, tylko Bóg co? Nie chce, żebyście byli tacy jak on, żebyście znali dobro i zło. Gdyby to zaufanie było, to wtedy by ta lampka się chyba zapaliła i jednak nie. Ta wiara, jeżeli ją mamy, służy do tego, aby odeprzeć te ogniste pociski zwątpienia, żeby odeprzeć atak, który ma nas powalić. A dlaczego prawda jest przedstawiona jako pas? Macie jakiś pomysł? Bo kiedy możesz być zawstydzony, jak się co stanie? Jak portki zlecą, nie? No dokładnie. Jeżeli nie mówimy prawdy, jeżeli kłamiemy i wyjdzie to na jaw, to jest wstyd. To jest hańba. No tak jak chłopu galoty opadną, no to też jest wstyd. Miecz ducha, Biblia, przedstawiony też w tym pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. I bardzo ciekawe są buty. W jednych przekładach jest mowa o butach Ewangelii, ale w starym przekładzie jest mowa o butach gotowości Ewangelii. Co to jest gotowość? Pamiętacie przypowieść o 10 pannach? Ja często do niej wracam. 25 rozdział Mateusza, 10 wiersz. Jakie panny weszły na wesele? Te, które były gotowe. I myślę, że tutaj jest mowa o tej gotowości. Buty na nogach, biodra przepasane, a w ręce kij podróżny, gotowi w każdej chwili wstać i wyjść.
nie przygotowujący się całe życie, tylko zakończyć przygotowania i być gotowym i tak czekać na naszego Zbawiciela. Na koniec wracamy do tego, co przeczytaliśmy na początku. Mamy te symbole i sobie je rozszyfrujmy. Jan zobaczył kogoś, kto mówił do niego i zobaczył 7 złotych świeczników. Pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Wrócimy do tego. Mamy śnieżno-białą szatę. Co ona symbolizuje? Sprawiedliwość. Pas? Prawda. A włosy białe jak wełna. Co symbolizuje biel? Czystość. Dokładnie. Tutaj nie ma tego miecza. A miecz symbolizuje? Słowo Boże, które przenika aż do szpiku kości i przekonuje nas o prawdzie zbawienia. No i mamy tutaj jeszcze 2 takie symbole. Te gwiazdy i świeczniki. I posłuchamy rady Daniela i będziemy czytać dalej, tak? Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów, prawda? I tutaj jest coś bardzo ciekawego. Te świeczniki, zwłaszcza ta menora, która była w świątyni izraelskiej, z czego była wykonana? Ze złota, prawda? No tutaj mam takie sztabki, zdjęcie takich sztabek. Jakie jest złoto w dotyku? Zimne, prawda? Twarde, chociaż to jest miękki metal, ale jednak jak weźmiemy do ręki, twarde, zimne. I taki złoty świecznik jest symbolem zboru. Czyli my jako zbór, to jacy jesteśmy? Tak mówicie? Ale z tego świecznika, tego twardego, zimnego świecznika była jakaś korzyść w świątyni. Jaka? Światło. A czemu to światło się pojawiało? Bo co nalano do tego świecznika? Czyli jak do zimnego świecznika nalano oliwę, zapalono, to się pojawiło światło i co jeszcze? I ciepło. I co nas to uczy? No właśnie. Zborem, a zborem napełnionym Duchem Świętym, prawda? Oliwa symbolizuje Ducha Świętego. Mamy tutaj Księgę Zachariasza, już nie będziemy tam zaglądać teraz, ale oliwa symbolizuje Ducha Świętego, którego zadaniem jest wprowadzanie nas we wszelką prawdę, pouczanie nas. I jeżeli my otwieramy dla Niego nasze serce, to wtedy nie jesteśmy zimnym świecznikiem, który może być sprzętem stojącym gdzieś tam z boku, ale stajemy się światłością świata. Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Złoto jest też w Biblii symbolem wiary. Apostoł Piotr napisał o tym, aby nasza wiara wypróbowana okazała się cenniejsza niż znikome złoto wypróbowane w ogniu. Nasza wiara musi być wypróbowana w ogniu doświadczeń. O tej szacie my już wcześniej żeśmy mówili, ale tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Na tym zdjęciu jest błąd polegający na tym, że czysta szata jest ubierana na tą szatę plugawą. Bóg zabiera te nasze plugastwa i rzuca je gdzie? W głębokości morskiej. Tutaj w lekcji żeśmy dzisiaj rozmawiali o wszechwiedzącym Bogu, wszechobecnym, o tym,
jak to jest, kiedy myślimy, jak Bóg wie wszystko, co my robimy, jak my się z tym czujemy, prawda? Ale dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli ja wyznałem Bogu to, co złego zrobiłem, to On to zabrał ode mnie. On o tym wszystkim bardzo dobrze wiedział, wie, ale On to zabiera i wyrzuca tam, gdzie nikt do tego nie powróci. Wszyscy staliśmy się jak nieczysty, a cała nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Dlatego wszyscy opadamy jak liść, a nieprawość ci nasze unoszą nas jak wiatr. Ale Bóg posłał swojego Syna po to, aby to stało się faktem, nasze usprawiedliwienie. Daje nam oblecz się w czysty, lśniący bisior, który jest symbolem naszego usprawiedliwienia. W innych przekładach jest tam opisane, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Jakie my mamy sprawiedliwe uczynki? Żadnych. To jest nasze usprawiedliwienie, kiedy Chrystus na mocy swojej ofiary obdarza nas swoją sprawiedliwością. Tak jak ukazał się znak na niebie, wielki rudy smok, który jest symbolem szatana, diabła, który zwodzi cały świat. I on przyszedł po to, wtedy ukazał się, żeby porwać kogo? Dziecię niewiasty, chłopczyka, który ma rządzić narodami laską żelazną. A ten chłopczyk w Księdze Objawienia przedstawiony jest w bardzo ciekawy sposób. Baranek jakby zabity, ale kiedy Jan zobaczył tego zabitego baranka, obejrzał się, to kogo zobaczył? Lwa. Nasz Zbawiciel jest symbolizowany przez baranka, ale też przez lwa. Baranek, który przyszedł, aby oddać swoje życie za nas. Przelał swoją krew, abyśmy my mogli żyć na wieki, żeby tą krwią zmazać nasze winy. Ale kiedy On staje po naszej stronie, jest lwem, który nas broni i który nie dopuści do tego, aby stała nam się krzywda. I to, co brat Marian dzisiaj we wierszu mówił, czekamy na ten moment, tak? Czekamy na ten moment, kiedy nasz Zbawiciel przyjdzie, żeby zabrać nas do naszego domu. On na nas czeka, my czekamy na Niego, ale jeszcze jest coś do wykonania tutaj na tej ziemi. Zróbmy to, żebyśmy mogli jak najszybciej do domu pójść. Amen.